Jakiej relacji on chce? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim czytaniu z kart Lenormanda i Tarota. Dzisiaj dowiemy się, jakiej Twoja osoba ukochana chce z Tobą relacji. Oczywiście osoba ukochana to może być on lub ona, więc niezależnie od płci dopasujcie sobie do swoich konstelacji. Dziękuję, że jesteście, cieszę się bardzo. I kochani, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do lajków, do komentowania i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale pod każdym filmikiem i w komentarzach. Napiszcie mi, ja wyślę Wam oczywiście opcje i warunki takich wróżb indywidualnych. Wtedy umówimy termin. Kochani, dzisiaj mamy dwie grupy, zobaczcie. Pierwsza grupa to kamień z Oceanu Atlantyckiego, który przywiozłam z moich wakacji. Jest to naturalny, piękny kamień. I to jest pierwsza grupa karty Lenormanda. Talia kart Lenormanda. Druga grupa to obelisk kwarc górski i karty Tarota. Więc wybierzcie sobie albo przedmiot, który do Was przemawia lub przyciąga Was, lub talię, którą lubicie, albo zapraszam, kochani Państwo, do oglądnięcia całej tej wróżby, ponieważ te dwie talie mogą się oczywiście również znakomicie uzupełniać. Zapraszam serdecznie. Dobrze, mam nadzieję, że już wybraliście. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli grupa druga idzie na razie tutaj na bok. Grupa pierwsza, czyli Lenormand i kamyczek z Oceanu Atlantyckiego, który przywiozłam z wakacji. Wierzę w moc kamieni. Także zawsze przywożę z wakacji lub z urlopu kamienie różnorakie. O, już mi wypadły coś. Karty, dobrze, wezmę je, więc. Jakiej relacji on chce? Już mi od razu wypadły te karty. Dobrze, więc zobaczmy, co mi wypadło. Emocje są, zaproszenie na randkę, chcę stabilności, chcę zakotwiczyć się jakby przy Tobie, u Ciebie i chcę spotkania, chcę randki, najwyższy czas, by się spotkać. Jesteś dla niego ważna, myśli on, że to jest bardzo ważne jakieś powiązanie, relacja z przeznaczenia. Że jesteście jakby sobie przeznaczeni i chcę tutaj kontaktów. Kochani, emocje już ma. Być może też wchodzi o finanse, jego zapewnienie finansowe, egzystencjonalne. Tutaj chce on, znaczy myślę, że tutaj raczej chodzi o emocje, że w tej we w te duże emocji w nim wzruszyłaś, wzbudziłaś i tutaj on chce Ciebie zaprosić na randkę, na spotkanie. Chce również czegoś stabilnego, chce czegoś stałego, czegoś, gdzie on by mógł zostać, tak? Gdzie by mógł się na dłużej zakotwiczyć, czyli zatrzymać stabilnie, tak? Czyli jakby chciałby mieć jakiś tutaj stabilny port, tak? I tutaj niebawem będzie spotkanie, już jest presja jakby czasu, już by on by chciał tego spotkania. Myśli on, że najwyższy czas, by się znów spotkać. No i jest to dla niego bardzo ważne. Te kontakty z Tobą, spotkania z Tobą i właśnie kontynuacja tych spotkań są dla niego bardzo, bardzo ważne. Także kochani, jakiej relacji on z Tobą chce? Ta karta mówi o tym i ta, że jesteś osobą dla niego bardzo ważną z przeznaczenia. On myśli być może nawet, że bratnia dusza i on chce relacji stabilnej, solidnej, stabilnej z Tobą.
Chciałby zbudować coś trwałego, solidnego, gdzie by mógł zostać na dłużej, tak? Także w najbliższym czasie spotkanie, być może nawet rozmowa o emocjach lub emocjonalne jakieś spotkania, romantyczne, miłe. On tutaj ma jakąś presję czasu, chciałby się być może już szybko spotkać. Także zaproszenie, wiadomość przyjdzie już niebawem. Szykujcie się na spotkanie, na randkę. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Oczywiście możecie zostać i posłuchać do końca tej wróżby, jeśli ten temat właśnie Was dotyczy. Obelisk, kwarc górski i talia tarota. Jakiej relacji on z Tobą chce? Jakiej relacji Twoja osoba ukochana z Tobą chce? Powiem po prostu Twoja osoba ukochana, ponieważ chodzi tutaj albo o partnera, albo o partnerkę. Obróćcie sobie do swoich konstelacji. Jakiej relacji on z Tobą chce? Przepraszam bardzo, ale jestem troszeczkę przeziębiona, jak słyszycie. Jakiej relacji on z Tobą chce? Jakiej relacji on z Tobą chce? Jakiej relacji on z Tobą chce? O lala, tutaj już nie jest taka dobra ta grupa. Aha, tutaj jakby on pokazuje się troszeczkę jako skąpiec. Też pokazuje się, jakby trzymał się rękoma i nogami swoich spraw, swojego bezpieczeństwa, swojej pracy, swojego dorobku, wszystkiego co ma. Być może myśli też materialnie. Tutaj pokazuje się on jako cesarz, czyli osoba taka dominująca, osoba silna, konserwatywna, też, która ucieka jakby tutaj od rozmów, deklaracji, od obietnic, być może oszukuje też na swój sposób, kłamie, czy coś udaje, czy zdradza. Trzeba przyglądnąć się. Ale tutaj on jakby walczyć będzie o stabilność i się coś zmieni. Coś się tutaj zmieni, jakieś zmiany, jakieś transformacje być może w nim przejdą, że chciałby stabilności, będzie walczył o stabilną relację i tutaj będziesz dla niego królową monet, czyli osobą bardzo dojrzałą, wartościową, być może dobrze postawioną statucem czy finansowo, a on jako Bubeter Münzen, czyli paść monet, jest na pewno nie tak postawiony jak ty, ale też będzie chciał jakby stąpać małymi krokami w kierunku stabilnej relacji, stabilności. Z tym, że nie jest tutaj tak dojrzały, czy tak ustawiony jak ty. Ty w jego oczach jesteś osobą królową, tak, monet, czyli osobą silną, z charakterem, dostojną, której on jakby tutaj na razie nie sięga do pięt, być może on tak myśli. Natomiast tutaj coś w nim się zmieni. On będzie walczył o stabilną relację z Tobą, ponieważ widzi tutaj jakby zalety czy nawet korzyści z tej relacji. Jeśli jest skąpcem i myśli finansowo, to widzi na pewno tutaj korzyści z tej relacji z Tobą. Natomiast tutaj uwaga, czy to nie jest jakiś oszust, kłamca, zdradziciel, który jakby tutaj chce tylko wykorzystać, tak? Ciebie, czy nie wiem, czy finansowo, czy w jakiś inny sposób.
Trzeba się przyglądnąć tej sytuacji, temu mężczyźnie, natomiast, czy tej osobie, tak? Natomiast tutaj coś, nastąpi jakaś zmiana na lepsze, gdzie on będzie chciał rzeczywiście stabilnego związku. Ale należy tutaj uważać, być jakby ostrożnym, ponieważ on też jest tutaj, widzę, silny z charakteru, jako cesarz, silna osobowość, która nie chce ustąpić, być może jest uparta, też jakaś taka władcza, tak? Trzeba się przyglądnąć właśnie i nie zakochać się na ślepo, czy nie dać się jakby tutaj naiwnie wykorzystać. Także uszy i oczy szeroko otwarte. Ale będzie tutaj szansa na coś stabilnego, jeśli on się właśnie tu zmieni. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was oczywiście i do następnego razu zapraszam Was serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.